Drodzy Państwo, witam na swoim live czacie. Myślę, że w najbliższych tygodniach tych live czatów zrobimy kilka po to, żeby porozmawiać o tym, co Państwa nurtuje, o tych najważniejszych tematach, które w Warszawie są poruszane właściwie przy każdej okazji. Dlatego dzisiaj głównie o komunikacji miejskiej, chociaż oczywiście nie tylko. Pojawiają się pytania o wielką politykę, a na pewno live będziecie Państwo pytali o bardzo wiele różnych rzeczy. Więc zaczynamy. Kiedy jest planowane oddanie do użytku linii tramwajowej na Wilanów? Drodzy Państwo, już niebawem, dlatego że w tym roku mamy nadzieję, że pierwszy odcinek oddamy, ten przy ulicy Czerniakowskiej, w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Natomiast cała linia do Wilanowa ruszy przed początkiem roku szkolnego, czyli przed wrześniem 2024 roku. Niestety trochę nam się ta budowa opóźniła w związku z tym, że musieliśmy przebudować sieć ciepłowniczą, ale biorąc pod uwagę, jaka była sytuacja, biorąc pod uwagę pandemię, wojnę, i tak postępujemy w dobrym tempie, chociaż oczywiście tego typu budowa jest uciążliwa. Kolejne pytanie, które się pojawiło. Dlaczego upiera się Pan przy powszechnie krytykowanej trzeciej linii metra? Drodzy Państwo, Praga Południe w tej chwili to coraz bardziej gęsto zabudowana dzielnica miasta. Tam tramwaj też, ale zdecydowanie metro jest potrzebne. A przeprowadziliśmy bardzo wiele analiz, które to dokładnie udowadniają. Oprócz tego musimy takie analizy przeprowadzić, dlatego że Komisja Europejska wymaga od nas, aby jasno mówić o zapewnieniu potoków pasażerów, po to, żeby ta inwestycja miała sens. Natomiast równolegle prowadziliśmy inne analizy dotyczące czwartej linii metra, piątej linii metra. Ta czwarta linia metra w konsekwencji ma rzeczywiście mieć najwięcej pasażerów, ale przypominam wszystkim, że linie metra działają trochę jak naczynia połączone i ten ruch z pierwszej, drugiej linii i trzeciej będzie napędzał również ruch na czwartej linii. Ale my rozpoczęliśmy równolegle prace projektowe i koncepcyjne na czwartą linię metra. No, mamy nadzieję, że pojawią się pieniądze z Unii Europejskiej. Sam już miliard wynegocjowałem. Niestety on był zablokowany przez postępowanie rządu PiS-u i miejmy nadzieję, że przy odblokowaniu pieniędzy z KPO przy negocjacjach kolejnego budżetu z Unii Europejskiej znajdą się pieniądze też na metro, dlatego że właściwie żadne miasto nie jest w stanie samo udźwignąć tego typu inwestycji. Tu potrzebna zawsze jest albo pomoc Unii Europejskiej, albo pomoc rządu. Rozmawiałem też na ten temat z premierem Donaldem Tuskiem, więc miejmy nadzieję, że takie wsparcie finansowe się pojawi. O to będziemy zawsze zabiegać i że będziemy mogli przystąpić już do budowy trzeciej linii metra. Pani Katarzyna pyta, co z konkretami z kampanii do parlamentu? Drodzy Państwo, mimo tego, że nie jestem ani posłem, ani ministrem, to oczywiście mam kontakt ze swoimi koleżankami i kolegami. Widzimy, jak te prace postępują. Zobowiązaliśmy się jako Koalicja Obywatelska do tego, że wprowadzimy te najważniejsze obietnice w przeciągu 100 dni naszych rządów i tak się dzieje, jeżeli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, jeżeli chodzi o program in vitro. Ten pomysł narodził się na kampusie Polska Przyszłości. Wiele polityczek i polityków Platformy Obywatelskiej i Koalicji się włączyło w jego propagowanie, w zbieranie podpisów, dlatego że PiS oczywiście odstąpił od programu rządowego, to my, samorządowcy, tego typu programy realizowaliśmy, no i w tej chwili mamy już przygotowany program rządowy. Ja zresztą mam nadzieję, że ten program rządowy i te programy samorządowe dalej będą funkcjonować w pełnej synergii. Natomiast oczywiście duża część tych obietnic innych jest przygotowywana. Często słyszę pytania o kwestie związane z aborcją, ze zmianą tego średniowiecznego prawa, więc tutaj pracujemy nad taką ustawą i ta ustawa na pewno trafi do parlamentu. Nawet Szymon Hołownia i Trzecia Droga, którzy mówili jasno, że oni chcieliby referendum, mówią jednak, że przynajmniej ten pierwszy krok pozbawienia nas tego prawa średniowiecznego oni są skłonni poprzeć. Miejmy nadzieję, że znajdzie się również większość do tego, żeby zliberalizować prawo antyaborcyjne, tak jak zapowiadała to Koalicja Obywatelska. My na pewno wszyscy jesteśmy za tym. Jeżeli chodzi o proces przywracania praworządności, wszyscy Państwo widzicie, jak to nie jest łatwe, dlatego że PiS stworzył pewnego rodzaju dualizm.
My musimy teraz wrócić do normalności. To się dzieje, jeżeli chodzi o TVP. To się dzieje, jeżeli chodzi o prokuraturę, gdzie aparatczycy partyjni chcieli dyktować wszystkim warunki. Ludzie, którzy na zamówienie polityczne kierowali prokuratorą, to się musi zmienić. Zresztą na szczęście sama nominacja prokuratora Barskiego była przygotowana tak niechlujnie, że w tej chwili nawet nie trzeba go odwoływać, bo po prostu został powołany na podstawie przepisów, które nie powinny nigdy obowiązywać. Więc dobrze, że się tak dzieje. Dobrze, że zlikwidowaliśmy to źródło propagandy, hejtu i nienawiści, jakim była TVP. Natomiast te zmiany to tylko początek, dlatego że wszyscy ministrowie, minister Sienkiewicz oczywiście, również sam pan premier Donald Tusk, ale także minister Bodnar mówią, że to jest początek, ponieważ później trzeba na spokojnie usiąść i zastanowić się nad tym, jak powinny w demokratycznym kraju wyglądać media publiczne, jak powinna wyglądać niezależna prokuratura i minister Bodnar na tym pracuje, bo wszystkim nam zależy, żeby te instytucje po prostu już nigdy nie były upolityczniane. Pani Iwona pyta z pogranicza wielkiej polityki transportu miejskiego i teorii spiskowych, dlatego że pyta, dlaczego pan zablokował autobusem wjazd prezydenta Dudy do Belwederu. Przepraszam, ale musiałem zadać to pytanie. Drodzy Państwo, no ja wielokrotnie odpowiadałem na to, że prezes Kaczyński żyje w świecie paranoi i teorii spiskowych. Czasami to wywołuje oczywiście uśmiech na naszych ustach, ale to była po prostu zwykła awaria układu hydraulicznego. No takie rzeczy się dzieją przy takich mrozach w autobusach elektrycznych. Wszyscy się zachowali zgodnie z procedurami. Chociaż ja oczywiście musiałem zapewniać, że to nie ja siedziałem za sterami tego autobusu i że nie posiadam uprawnień na prowadzenie tego typu pojazdów. Ale to też Państwu pokazuje, w jakim świecie niektórzy pisowcy żyją i wierzą w te swoje paranoje. Kolejne pytanie, pan Piotr. Widzę, że kolejne pytanie związane z transportem publicznym. Pan Piotr pyta: szanowny panie prezydencie, przyjechałem do Warszawy na studia. Jestem pełen podziwu, jak sprawnie działa w Warszawie metro warszawskie. Chciałbym jednak zapytać, dlaczego rozwój metra, przynajmniej z zewnątrz, wygląda na bardzo powolny? Dlaczego zdecydowano się na budowę linii trzeciej, zanim nie skończy się linii M1 oraz M2? Czy nie lepiej byłoby wybudować najpierw linię M4? Drodzy Państwo, no w tej kadencji oddaliśmy do użytku 11 stacji. Nigdy tak szybko metro nie było budowane w historii Warszawy. Natomiast ja wielokrotnie o tym mówiłem, że najpierw musimy mieć finansowanie unijne po to, żeby móc kontynuować rozbudowę metra. Ta linia trzecia, wszystkie nasze ekspertyzy potwierdzają, powinna powstać przed linią czwartą, chociaż tak jak już tłumaczyłem, linie prace projektowe czy koncepcyjne nad linią czwartą zaczynamy równolegle. Także cały ten system oczywiście będzie budowany, no jak tylko pojawi się finansowanie. My mamy w naszym budżecie zarezerwowane pieniądze na tak zwane współfinansowanie, ale oczywiście większość tej inwestycji, liczymy na to, będzie finansowana z pieniędzy unijnych. Kolejne pytanie. Kiedy tramwaj na Białą Łękę? Drodzy Państwo, myśmy czekali 3 lata na decyzję środowiskową. Wreszcie ją uzyskaliśmy. W związku z tym miejmy nadzieję, że ten harmonogram nasz zostanie uruchomiony. Będziemy mogli zacząć już prace projektowe. Natomiast no, na realizację samego tramwaju na Białą Łękę musimy trochę poczekać. Najpierw tramwaj na Kasprzaka, zajezdnia tramwajowa na Annopolu, tramwaj na Wilanów. I to nie jest tylko tramwaj na Wilanów, bo przypominam Państwu, że ten tramwaj będzie biegł przez dużą część Warszawy aż do Dworca Zachodniego. Jak uporamy się z tymi wszystkimi inwestycjami, wtedy tramwaj na Białą Łękę. Chociaż też przypominam Państwu, że oddaliśmy ten fragment tramwaju do Winnicy, w związku z tym część tej dużej zapowiadanej inwestycji na Białą Łękę została zrealizowana, ale wiemy, jakie są olbrzymie potrzeby komunikacyjne na Białą Łękę, w związku z tym oczywiście ten tramwaj będzie realizowany. Kolejne pytanie. Dlaczego niektóre linie okresowe mają numer przeznaczony dla linii zwykłych, przyspieszonych, na przykład 501? No, z tego co wiem, staramy się nie wprowadzać takich zmian numerów, które wprowadzałyby chaos. Wiemy, że warszawiacy są po prostu przyzwyczajeni do niektórych linii. Nawet jeżeli ta linia funkcjonuje trochę inaczej, ale trasa nie została zmieniona, natomiast sama linia funkcjonuje w określonych porach czy w weekendy, to jednak staramy się, żeby ten numer pozostał dokładnie ten sam. Jaki jest pana ulubiony park w stolicy? Pozdrawiam z autobusu 105.
Tych parków jest mnóstwo. Ja lubię Park Krasińskich, dlatego że przy nim się wychowałem. Pamiętam te kontrowersje, które mówiło o wycinaniu drzew. Niestety tam trzeba było wycinać drzewa, które były chore. Dzisiaj ten park wygląda naprawdę fantastycznie. Natomiast oczywiście ja lubię Las Kabacki, lubię te parki, które są blisko mnie, no bo w tej chwili przeniosłem się z Nowego Miasta, na którym mieszkałem, na Kabaty. Tych parków ukochanych warszawiaków jest naprawdę mnóstwo i nie są to tylko te duże parki, takie jak Łazienki, ale również mniejsze parki, które realizujemy, które cieszą się naprawdę dużą popularnością. Ostatnio byłem na przykład na Pradze Północy przy Bazylice na Kawęczyńskiej. Udało nam się oddać taki właśnie mały park kieszonkowy, który cieszy się naprawdę dużą popularnością. Kolejne pytanie. Czy ratusz ma plan naprawić zepsute tory, które ograniczają prędkość tramwajów? W tym roku planujemy spore remonty, dużo większe niż w 2023 roku. Przygotowujemy remonty na trasie mniej więcej 5 km. I drodzy Państwo, pamiętajcie o tym, że my mamy pewną kumulację inwestycji w tej chwili w Warszawie, która jest uciążliwa. Po pierwsze dlatego, że no, wychodziliśmy z pandemii, wybuchła wojna, więc mieliśmy problem z załamaniem łańcuchów dostaw, co powodowało, że realizacja inwestycji w ogóle jest trudna. W całej Europie i na całym świecie mnóstwo inwestycji w innych miastach europejskich jest poopóźnianych. My staraliśmy się je realizować w wyznaczonym tempie, ale równolegle PKP od wielu lat zapowiada, że będzie remontować linię średnicową metodą odkrywkową. W związku z tym powstanie pewnego rodzaju wąwóz w środku Warszawy pomiędzy Placem Zawiszy a Powiślem. No i my robiliśmy absolutnie wszystko, żeby zmieścić się z naszymi inwestycjami, zanim będziemy mieli do czynienia z tak poważnym utrudnieniem ruchu. I tak samo te remonty planujemy tak, żeby je zgrać z tymi inwestycjami, no bo każdy remont, no to oczywiście kolejne prace, które są uciążliwe dla mieszkańców. Ale mamy plan na ten najbliższy rok i na kolejne lata. Marszałkowska, Jana Pawła II, tam będziemy remontować te linie, choćby również na Alei Waszyngtona już w tym roku. Kolejne pytanie. Kiedy zostanie ukończony remont linii tramwajowej na Kasprzaka? Ten remont skończy się w pierwszym kwartale tego roku, więc naprawdę niebawem. Ten termin, który mamy w umowie, to koniec marca. Być może nawet uda nam się oddać tramwaj na Kasprzaka kilka tygodni wcześniej. Kolejne pytanie pani Bożena. Pytanie do pana prezydenta. Co ma zrobić typowa rodzina z dwojgiem dzieci, która mieszka w strefie czystego transportu, a posiada samochód niespełniający wymogów do poruszania się po własnej dzielnicy, aby mogła nadal prowadzić normalne życie? Drodzy Państwo, to jest oczywiście trudna decyzja, ale ja uważam, że decyzja konieczna, a mianowicie my musimy z centrum miasta wyprowadzić te najbardziej trujące samochody, bo inaczej nie jesteśmy w stanie walczyć z tlenkami azotu, które po prostu trują na potęgę. Według obliczeń specjalistów rocznie 40 tysięcy osób w Polsce ginie właśnie, czy umiera właśnie w związku z tego typu substancjami. I stąd nasza decyzja. Przypominam, że po bardzo wielu konsultacjach radni postanowili przesunąć termin wprowadzenia tej strefy. Ja sam się przychylałem do tego, żeby dla mieszkańców strefy ten termin przesunąć w czasie, bo potrzebny jest możliwość przygotowania się do tego. W związku z tym sama strefa dla mieszkańców Warszawy zacznie działać w 2028 roku, więc 4 lata na to, żeby się do tego przygotować. Co innego, jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, może po prostu przyjechać, zostawić samochód poza strefą, która obejmuje ścisłe centrum i do centrum wjechać za pomocą komunikacji miejskiej. Także czas jest i można spokojnie zaplanować przyszłość, można kupić samochód również używany, taki, który no, nie jest samochodem najbardziej trującym, czyli nie jest to kilkunastoletni diesel czy dwudziestokilkuletni samochód benzynowy. Nie jest to łatwa decyzja, ale uważam, że innego wyboru nie ma i dlatego też długo o tym mówiliśmy, ten plan wprowadzania kolejnych etapów rozpisaliśmy na lata, wyłączyliśmy z tego seniorów powyżej 70 roku życia, no i tak jak Państwu mówię, również opóźniliśmy wejście w życie samej strefy. Pan Krzysztof, pytanie aktualne z tego tygodnia. Czy służby miejskie mogą sprawnie odśnieżać chodniki, tych, za które odpowiadają, nie przy budynkach, ścieżki rowerowe? Przede wszystkim, drodzy Państwo, jedna ważna informacja. Możecie Państwo zgłaszać pod numerem 19 115
te miejsca, które nie są odśnieżone. Ja przypominam, że miasto stołeczne Warszawa odpowiada za te chodniki, no, które są w naszej gestii, dlatego że olbrzymia większość chodników jest w gestii właścicieli, to oni są odpowiedzialni za odśnieżanie. My się staramy robić to, co możemy i odśnieżać sukcesywnie. Nie jest to znowu oczywiście, drodzy Państwo, proste, dlatego że no, w momencie, kiedy mamy taką burzę śnieżną, jak mieliśmy w poprzedni poniedziałek, no to rzeczywiście to trwa czasami kilka godzin, czasami nawet jeden czy dwa dni, zanim również dzielnice są w stanie odśnieżyć te miejsca, które odśnieżyć powinniśmy. Ja też tłumaczyłem w kontekście tych ostatnich wydarzeń, że my rzuciliśmy wtedy wszystkie siły do odśnieżania ulic, do odśnieżania chodników. Nie jesteśmy w stanie w momencie, kiedy mamy no, taką kumulację zjawisk pogodowych odśnieżać wszystkich ścieżek rowerowych, ale staramy się robić to, co możemy sukcesywnie. Ta akcja z poniedziałku kosztowała nas 5 milionów złotych. To była jedna z największych akcji odśnieżania od wielu, wielu lat. I oczywiście można było sobie wyobrazić, że mamy pod parą nie 170 pługopiaskarek, tak jak mamy w tej chwili, tylko 500. Tylko wtedy to by oznaczało, że wydawalibyśmy olbrzymie pieniądze z budżetu miasta po to, żeby wprowadzić taki plan tylko raz na kilka lat. W związku z tym staramy się tutaj postępować racjonalnie, odśnieżamy jak szybko się tylko da, natomiast rzeczywiście jak mamy burzę śnieżną, no to niestety mamy przejściowe, poważne problemy, które trwają kilka godzin, zanim jesteśmy w stanie odśnieżyć te główne ulice miasta. A jeżeli chodzi o chodniki, to jeszcze raz, róbmy to razem, zwłaszcza ci, którzy są odpowiedzialni za posesję, w razie czego, jeżeli występują poważne problemy w tych miejscach, za które odpowiada miasto, informujcie Państwo, my będziemy reagować. A teraz pytanie trochę osobiste, trochę o transport miejski. Czy ma Pan ulubioną linię tramwajową w Warszawie? Jeśli tak, to z jakiego powodu? Ja uwielbiam w ogóle jeździć tramwajami. Zawsze jeździłem 15, tramwajem 36, ale chyba najbardziej lubiłem i dalej lubię czwórkę, dlatego że ona tutaj z Placu Bankowego skręca w trasę WZ, jedzie na Pragę. Zawsze z niej korzystałem w momencie i korzystam kiedyś, jak jeździłem jeszcze do ZOO. Teraz jak jeżdżę na Pragę, mam do tej linii sentyment wyjątkowy. A poza tym zawsze nam zależało na tym, żeby łączyć Śródmieście z Pragą. Również most pieszo-rowerowy temu ma dokładnie służyć, żeby zapewnić to przejście z popularnego, starego miasta, z bulwarów na Pragę, która jest rewitalizowana i gdzie bije prawdziwe serce Warszawy. Jakie są plany na poprawę komunikacji w Ursusie? Drodzy Państwo, no, zwiększamy częstotliwość kursowania linii 401, oczywiście SKMK, ponieważ to jest ten środek transportu, dzięki któremu najszybciej można się z Ursusa dostać do Warszawy, wszyscy o tym wiemy. Natomiast oczywiście również planujemy, żeby linia metra dotarła na Ursus, no ale to jest oczywiście plan za 5-10 lat. Notabene też poprawiliśmy ofertę na linii 517. Ja jestem oczywiście świadom tego, że mamy takie dzielnice, które nie są skomunikowane tak dobrze, jak choćby Ursynów, na którym mieszkam. Jak możemy, poprawiamy tę komunikację, zarówno szynową, bo ta jest po prostu najbardziej racjonalna, przewozi najwięcej pasażerów, ale również tam, gdzie możemy, oczywiście staramy się usprawnić komunikację autobusową. Czy można zrezygnować z kodów QR w pojazdach? Utrudniły kasowanie biletów. No, większość miast ma taki system, w związku z tym utrzymujemy ten system przez kod QR, który moim zdaniem się sprawdził w tych ostatnich latach. Natomiast no, pamiętam, jakie były problemy przy samym wprowadzeniu tego systemu, więc rozumiem, skąd się bierze takie pytanie. Panie prezydencie, co z graficiarzami? Niszczą metro, budynki i inne obiekty. No my oczywiście staramy się przeciwdziałać temu i to zarówno Straż Miejska, jak i Policja. Służby metra natychmiast powiadamiają Straż Miejską i działamy jak najszybciej możemy. Notabene przy tych ostatnich dużych incydentach zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu i one zostały natychmiast przekazane odpowiednim służbom. Pan Adrian, jak wygląda sytuacja z tramwajem na Kasprzaka? Podobno otwarcie w styczniu nie jest już aktualne.
Tak jak Państwu mówiłem, ten termin to koniec marca, ten, który wynika z umowy, natomiast my staramy się, aby już za kilka tygodni ten tramwaj na Kasprzaka mógł ruszyć. Kolejne pytanie, kiedy w Warszawie wszystkie tramwaje będą niskopodłogowe? My, drodzy Państwo, z tego co pamiętam, mamy w tej chwili około 430 tramwajów niskopodłogowych, a więc ponad 70, właściwie prawie 75% wszystkich tramwajów. Naprawdę ten postęp w wymianie taboru następuje bardzo szybko, ale on jest oczywiście bardzo kosztowny. My stawiamy w ogóle na komunikację zeroemisyjną albo niskoemisyjną, stąd komunikacja szynowa, ale również wymieniamy tabor w autobusowy. Razem tych autobusów gazowych, autobusów elektrycznych, autobusów hybrydowych, w sumie mamy już 40% całego taboru. No i oczywiście sukcesywnie ten tabor wymieniamy. Tutaj licząc też na wsparcie z pieniędzy unijnych, z KPO, miejmy nadzieję, że niedługo będzie taki moment, w którym rzeczywiście większość, czy wszystkie tramwaje będą nisko podłogowe. Kiedy sala kongresowa zostanie oddana do użytku, a może już nigdy? Proszę Państwa, no modernizacja sali kongresowej, w końcu podpisaliśmy odpowiednie umowy, powinna potrwać 3 lata. Myśmy mieli mnóstwo problemów z salą kongresową. Niestety firma, która na początku remontowała salę, zbankrutowała. Później koszty tej inwestycji rosły w związku z tym, jak rosły ceny wszystkich usług, jak rosły ceny wszystkich materiałów. Myśmy sukcesywnie, moja decyzja, decyzja Rady Miasta, dorzucali kolejne pieniądze, to nie było łatwe, no ale w końcu uzbieraliśmy te pieniądze, które są konieczne i ten remont rusza. W związku z tym miejmy nadzieję, że za 3 lata będziemy mogli salę kongresową, do której mam olbrzymi sentyment, oddać do użytku. Ja mam do niej olbrzymi sentyment w związku z tym, że organizowane tam było Jazz Jamboree, mój ukochany festiwal warszawski. Przy okazji, drodzy Państwo, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy licytujemy głośnik z tej sali. Wszystkich zachęcam do licytacji. Firma Goodman z Wembley. Naprawdę to jest kawał historii. Na tym głośniku można było słyszeć Rolling Stonesów, Milesa Davisa, te wszystkie gwiazdy, które grały w sali kongresowej. W związku z tym odsyłam Was na stronę i licytujcie, drodzy Państwo. Link znajdziecie u mnie na mediach społecznościowych. Pan Michał, w ramach budowy tramwaju na Wilanów przebudowane jest tylko skrzyżowanie Goworka, Puławska, Rakowiecka i w tym miejscu widać zmiany, a co zresztą ulicy Puławskiej. Drodzy Państwo, to jest poważny problem, ja o tym mówiłem wielokrotnie, mówiłem też na spotkaniu otwartym na Mokotowie ostatnio, mianowicie myśmy mieli w planie remont linii tramwajowej. To też zrobiliśmy w kontekście budowy tramwaju na Wilanów. Natomiast oczywiście sama Puławska na tym odcinku, gdzie nie ma ścieżki rowerowej, Goworka Dolna, potrzebuje przebudowy. To jest ponad 1300 metrów. Natomiast po pierwsze nie mieliśmy pieniędzy w budżecie na to. Po drugie, wiedzieliśmy, że budowa tej linii, czy remont linii tramwajowej i budowa tramwaju na Wilanów będzie bardzo uciążliwa dla mieszkańców Mokotowa, w związku z tym nie chcieliśmy jeszcze kumulować kolejnych remontów, ale ja sobie zdaję sprawę, jak wygląda ulica Puławska, zwłaszcza na tym odcinku od Rakowieckiej, że tam potrzebne jest miejsce i na rowery, i szerszy chodnik. I takie plany mamy i będziemy je realizować w momencie, kiedy po pierwsze zakończymy inwestycję tramwajową na Wilanów, tak żeby nie kumulować inwestycji. Po drugie, kiedy wprowadzimy strefy płatnego parkowania na całym Mokotowie, a to stanie się na początku 2025 roku, więc już za rok. I wtedy będziemy mogli przystąpić do tego, żeby przedstawić ten plan, zacząć go konsultować, bo to nie jest łatwe, drodzy Państwo, dlatego że zwłaszcza na tym pierwszym odcinku Puławska jest wąska, w związku z tym trzeba będzie tutaj dokonać jasnej decyzji, w jaki sposób priorytetyzować ruch, ale zapewniam, że tam musi się znaleźć miejsce dla pieszych i miejsce dla rowerzystów. Później na szczęście Puławska jest dużo szersza, więc będzie na pewno łatwiej. To nie są łatwe decyzje, drodzy Państwo. Notabene też tramwaj, będzie jego droga kontynuowana przez ulicę Rakowiecką i to też pokazuje, jakie decyzje musimy wcielać w życie, dlatego że na Rakowieckiej, jeżeli chcielibyśmy utrzymać dzisiejszy ruch, jeżeli chcielibyśmy wprowadzić tam tramwaj, a to właśnie robimy, mieć ścieżkę rowerową,
no to bez zmiany musielibyśmy wycinać wszystkie drzewa, żeby to wszystko się zmieściło. W związku z tym nasz plan jest taki, żeby spowolnić ruch do 30 km akurat na tym odcinku, po to, żeby można było na ulicę wprowadzić rowery, po to, żeby nie wycinać drzew. Zastanawiamy się nad tym, czy ulica ma być dwukierunkowa. To są trudne decyzje, dlatego że w takim przekroju ulicy, w takich miejscach, gdzie jest wąsko, no my nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego i zachować dzisiejszego przekroju, i mieć tramwaj, i zieleń, i szersze chodniki, i ścieżkę rowerową, więc musimy tutaj dokonywać wyborów, które czasami są, są trudne, ale absolutnie jesteśmy do tego gotowi. Notabene ja bardzo dobrze znam to miejsce. Moja babcia mieszkała przy ulicy Rakowieckiej 5, więc również byłem świadkiem no, dosyć surowej oceny tego, co działo się na samym skrzyżowaniu. My staramy się tam wprowadzić więcej zieleni, tam gdzie teren należy do nas. Również na tym odcinku przy skręcie w prawo będzie ścieżka rowerowa. Sam słynny przesmyk Trzaskowskiego, tak, obserwowałem to w mediach społecznościowych, ten lekko paranoidalny przystanek tramwajowy. Przesunęliśmy go, on jest dużo węższy po to, żeby miejsce dla pieszych się znalazło, ale sami Państwo widzicie, jak tam jest wąsko. W związku z tym te decyzje nie będą łatwe, ale zapewniam, że od 25 roku zabieramy się również za przebudowanie Puławskiej, oczywiście po konsultacjach z mieszkańcami. A opinii jest mnóstwo. Ja na tym samym spotkaniu otwartym na Mokotowie dwa tygodnie temu słyszałem mnóstwo opinii, jak Puławska ma wyglądać. Niektórzy chcieliby, żeby ten przekrój ulicy został zachowany dokładnie taki sam. Ku temu też skłania się dzielnica. Ja uważam, że tę ulicę trzeba przebudować i do tego jesteśmy oczywiście gotowi, ale konkretne plany będziemy z Państwem konsultować. Pan Adrian, dobry wieczór i witam bardzo ciepło i serdecznie z Sanoka. Nie ma pytania, ale oczywiście pozdrawiam Sanok i Pana, Panie Adrianie, bardzo ciepło. A dlaczego Białołęka jest pomijana? No tak jak powiedziałem, nie jest pomijana. Wybudowany został tramwaj na Winnicę, trzy nowe szkoły. Zresztą to jest najwięcej chyba inwestycji, nawet na pewno najwięcej inwestycji szkolnych jakiejkolwiek dzielnicy, bo rzeczywiście te potrzeby Białołęki są bardzo duże, więc trzy nowe szkoły, czwarta jest w tej chwili budowana i również remonty ulic. To było uciążliwe, ale my musimy po kolei każde rondo remontować tak, żeby nam się nie zatkały ulice, zwłaszcza na tym odcinku, które łączą Białołękę z metrem, co na Brudnie, co robimy i to oczywiście te wszystkie remonty i inwestycje postępują. Pani Ania, spóźnione 100 lat. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście wczoraj miałem urodziny. Przy tej okazji chciałem Państwu podziękować za setki wpisów, za setki życzeń. Dajecie mi Państwo mnóstwo dobrej energii tymi życzeniami. Dziękuję Państwu bardzo. Przy okazji to jest dobry moment, żeby demontować mity, bo taką mam rzeczywistość, że mówi się o ludziach w moim wieku, że są młodymi politykami. Jak można być młodym, mając lat 52, tego nikt nie wie, ale na szczęście mamy mnóstwo młodych polityków i polityczek, choćby w Koalicji Obywatelskiej, w Platformie Obywatelskiej. Mamy mnóstwo młodych ministrów, z czego się bardzo cieszę, moich koleżanek i kolegów. Pan Marcin pyta, dlaczego przy ostatniej burzy śnieżnej wyjechało tylko 170 z 301 pługów? Ja się do tego odnosiłem w mediach społecznościowych, a mianowicie my mamy 170 pługosolarek i 130 pługów. I to są jakby zupełnie inne narzędzia. Jeżeli mamy opad śniegu i mróz, to wtedy używamy pługosolarek, dlatego że gdybyśmy użyli tylko pługów, to stworzyłaby nam się kompletna szklanka. Pługów się używa wtedy, kiedy mamy dodatnią temperaturę. Kiedy mamy temperaturę ujemną, tylko pługosolarki i wykorzystaliśmy je oczywiście wszystkie 170. Pan Adrian. Czy ma Pan czas, by oglądać nowy program informacyjny TVP 19.30 i wyzwolone od pisowskiego kłamstwa i propagandy nowe TVP Info? Drodzy Państwo, ja rzadko mam czas, żeby oglądać telewizję, zwłaszcza ciurkiem i programy informacyjne. I tak jak młode pokolenie, najczęściej korzystam z internetu i oglądam powtórki, oglądam te informacje, kiedy mogę, kiedy mam odrobinę czasu i oczywiście
jestem na wszystkich portalach wtedy, kiedy znajduję chwilę. Ale oczywiście czasami zaglądam również do programów publicystycznych. I tak, oglądałem 19.30. Zmiana jest absolutnie nieprawdopodobna. No, po pierwsze, mamy uczciwie przedstawioną rzeczywistość, mamy zawsze wypowiedzi dwóch stron, nawet kiedy pytani są o opinię, pytani Polki i Polacy, to zawsze mamy również opinię jednej czy drugiej strony. Nic nie jest pod tezę robione, nie ma tych pasków nienawiści i o to dokładnie chodzi, bo chodziło nam o to, żeby telewizja publiczna, bo znowu jest telewizją publiczną, była po prostu niezależna, żeby nie szczuła, żeby nie budziła złych emocji i nienawiści. I to dokładnie się dzieje. I na tym nam zależało, żeby zrobić to natychmiast. Chyba nikt by nie wytrzymał, żeby telewizja dalej szczuła. Nikt by nie wytrzymał tych twarzy aparatczyków, którzy się dawno zaprzedali, nie byli żadnymi dziennikarzami, którzy brali nieprawdopodobne pieniądze za swoją pracę. Pieniądze no, niemoralne, no bo zarabiać miliony złotych to jest coś absolutnie nieprawdopodobnego. Nawet okazało się, drodzy Państwo, ostatnio, że ci komentatorzy prawicowi brali pieniądze za to, że chwalili rząd i pluli na opozycję, więc tam nie było ani krztyny obiektywizmu. Dzisiaj na szczęście media publiczne stają się znowu obiektywne i jesteśmy też gotowi o tym, jak te media powinny wyglądać w przyszłości. Na tym to właśnie polega, położenie kresu tej nienawiści, szczuciu i rozmowa o tym, jak media powinny wyglądać w przyszłości, tak żeby je wyjąć kompletnie z rąk polityków i żeby je uspołecznić. I to się właśnie dzieje na naszych oczach. Z tego się bardzo cieszę. Też olbrzymie gratulacje dla ministra Sienkiewicza za determinację, bo nie było łatwo przy tym wściekłym ataku PiS-u, który po prostu nie jest w stanie pogodzić się z tym, że przegrał wybory i że już nie ma tego instrumentu, który służył PiS-owi do manipulacji i do szerzenia nienawiści. I drodzy Państwo, wszyscy wiemy, jakie były tego skutki. Wszyscy wiemy, że ci pseudoredaktorzy również mają na sumieniu ludzi, na których przez cały czas szczuli i próbowali ich odczłowieczać. Kolejne pytanie. Czy jest szansa na pochylenie się nad sprawą przedszkoli dla mieszkańców osiedla Wilno? To naprawdę jest dramat. Drodzy Państwo, no, myśmy oddali w tej kadencji 26 nowych przedszkoli do użytku, w tym dwa na Targówku, ale oczywiście również pochylę się nad tym problemem. Staramy się inwestować tam, gdzie możemy, mamy jasne priorytety i na pewno będziemy je realizować, zawsze wsłuchując się w Państwa głos. Kolejne pytanie. Ile zna Pan języków i jakich chciałby się Pan jeszcze nauczyć w przyszłości? Może jakieś rady? Ja nie lubię mówić o sobie, dlatego że to nie najfajniej brzmi, natomiast ja rzeczywiście uczyłem się od dziecka języków obcych i to też duża zasługa moich rodziców i moich świetnych nauczycieli, bo na przykład rosyjskiego nauczyłem się w podstawówce i przede wszystkim w liceum. Pozdrawiam panią profesor Zalewską, która była bardzo ostra, ale która nauczyła nas języka w piękny sposób, można powiedzieć. Osoba, która zawsze mówiła nam, że za komuny, że jak nas do tego zmuszają, to trzeba z tego skorzystać, bo język rosyjski jest językiem naprawdę pięknym. Mówię po angielsku, mówię po francusku, po hiszpańsku, po włosku. Jak się zna języki romańskie, dwa albo trzy, ja też miałem to szczęście, że w liceum imienia Mikołaja Reja poza francuskim i rosyjskim uczono mnie łaciny. W związku z powyższym łatwiej jest wtedy przyswajać języki romańskie. Czym więcej się języków zna, tym łatwiej jest uczyć się kolejnych. Co prawda Stefan Kisielewski mówił, że bywają tacy ludzie, którzy znają wiele języków i w żadnym nie mają nic do powiedzenia, więc samo uczenie się języków nie wystarczy, ale ja wszystkich do tego zachęcam. To otwiera głowę, mózg jest przeprogramowywany, zaczynamy naprawdę lepiej funkcjonować, jesteśmy dużo bardziej tolerancyjni, dużo bardziej otwarci na inne opinie. Właśnie przez to, że uczymy się różnych języków, że mamy możliwość spojrzenia na świat z innej perspektywy. Ja swoich studentów wszystkich zachęcam do tego, żeby się specjalizowali, bo dzisiaj młode pokolenie zna angielski, to bardzo dobrze. Jest w stanie starsze pokolenie wpędzić w kompleksy, ale trzeba się specjalizować, trzeba nawet szukać takich języków,
które nie są oczywiste. Każdy, kto się nauczy chińskiego, każdy, kto się nauczy arabskiego, każdy, kto dzisiaj również uczy się rosyjskiego czy ukraińskiego, będzie miał przewagę nad innymi, dlatego że mało osób te języki zna naprawdę dobrze. Więc zwłaszcza do młodego pokolenia zawsze mam apel, żeby się uczyć języków. Mi się marzy to, że kiedyś się nauczę bardzo dobrze portugalskiego, bo portugalski w wersji brazylijskiej dla mojego ucha jest najpiękniejszym językiem świata, a na razie po portugalsku jestem w stanie się tylko porozumieć w sprawach podstawowych, więc może kiedyś będę miał czas i się uda. Kolejne pytanie. Czy planujecie Państwo trasy rowerowe w Wawrze? Tak, mamy kilka projektów unijnych, między innymi na ulicy Patriotów, w związku z tym również na Wawrze te ścieżki rowerowe będą rozbudowywane. Zresztą podczas mojej kadencji 770 km ścieżek rowerowych. Bardzo jestem z tego dumny, że tych ścieżek jest aż tyle. Oczywiście mamy takie dzielnice, gdzie tych ścieżek jest mniej, w związku z tym naprawdę jest co nadrabiać. W samym centrum też łączymy te ścieżki rowerowe, które były budowane wcześniej. No, udało się choćby na Marszałkowskiej. Wydawało się, że to niemożliwe, ale mamy tam ścieżki. Tutaj niedaleko Placu Bankowego, również do ulicy Królewskiej. Niektórzy wieszczyli, że tam będzie wielki korek, jak uporządkujemy ulicę i będzie ścieżka rowerowa. Okazało się, że nic takiego się nie stało, tak jak to przewidywaliśmy. Pani Michalina pyta, co u Bąbla? No, u Bąbla wszystko w porządku, jak zwykle. To nie jest pies, który jest specjalnie aktywny. On najchętniej leżałby na kanapie. Jest problem z wychodzeniem na spacery w zimie, ponieważ jak mój pies, buldog francuski, widzi śnieg, to jest w stanie wykonać co najwyżej 4 kroki, a nie chcielibyśmy, żeby załatwiał swoje potrzeby tuż koło klatki w bloku, w którym mieszkamy. W związku z tym dużo perswazji mnie to kosztuje, żeby go namówić na spacer przynajmniej kilkusetmetrowy, ale Bąbel czuje się fantastycznie, zwłaszcza jak może leżeć na kanapie, na co oczywiście moja żona nie chce się zgodzić, ale żona jest tak samo zapracowana jak ja, więc jak jej nie ma, no to oczywiście moje dzieci są dużo bardziej liberalne w tej sprawie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich właścicieli czworonogów i zachęcam Państwa do adopcji. Bądźcie Państwo na paluchu, tam naprawdę jest mnóstwo fajnych zwierzaków, które warto adoptować, nie tylko psów, ale również kotów. Zachęcam Państwa. Drodzy Państwo, wydaje mi się, że chyba możemy kończyć, bo spędziliśmy ze sobą już prawie 40 minut. My będziemy się z Państwem komunikować dalej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dalej będziemy organizowali tego typu czaty live, bo dzięki temu możemy z Państwem być w nieustającym kontakcie, chociaż ten kontakt bezpośredni na ulicach Warszawy jest bezcenny, a na szczęście udaje mi się z Państwem porozmawiać po prostu twarzą w twarz, ale będziemy organizowali tego typu czaty live. Będziemy starali się też wybierać temat przewodni, zbierać, tak jak teraz, część tych pytań, zwłaszcza komunikację, zebraliśmy. Duża część była oczywiście live, więc będziemy też się starali wybierać taki temat przewodni po to, żeby koncentrować naszą uwagę na Warszawie, co jest bardzo istotne, dlatego że w mediach publicznych, w mediach ogólnych trudno porozmawiać o Warszawie, bo zawsze wszyscy zadają mi pytania dotyczące polityki krajowej. Trudno się przebić z tymi wątkami warszawskimi, więc dobrze, że za pośrednictwem mediów społecznościowych to jesteśmy w stanie zrobić i opowiadać Państwu o tym, co robimy, jakie mamy plany. Też widzieć, co Państwa nurtuje, co Państwa interesuje, bo te pytania też pokazują nam, jakie powinny być nasze priorytety i będziemy dalej kontynuować tę rozmowę. Zwłaszcza w kontekście tego, że pan premier Donald Tusk wyznaczył już datę wyborów samorządowych na 7 i 21 kwietnia, a te wybory są naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne. Myśmy wykonali pierwszy krok, jeżeli chodzi o odzyskiwanie demokracji, o odzyskiwanie praworządności. Dzięki Państwu wygraliśmy te wybory 15 października, ale to dopiero pierwszy krok. Teraz konieczna jest wielka mobilizacja w tych wyborach samorządowych, bo musimy zadbać o to, żeby siły demokratyczne rządziły w większości regionów, w większości miast i miasteczek i na polskiej wsi. Jestem przekonany, że nasza demokracja jest silna właśnie dzięki silnym samorządom, ale również jestem przekonany o tym, że
PiS to partia, która przede wszystkim jest oparta na rozdawnictwie, na stanowiskach. W momencie, kiedy przegrają te wybory samorządowe, kiedy pokażemy, że ta determinacja nasza jest dalej wielka, że jest duże poparcie dla tych zmian i również odbijemy te samorządy, które dzisiaj są w rękach PiS-u, to PiS po prostu zacznie się sypać, zacznie się dezintegracja, dlatego że oni nie będą w stanie ścierpieć z tego, że nie będzie miejsca, w którym będą się mogli przechować te wszystkie tłuste koty, które zarabiały setki tysięcy złotych. A w ogóle wzmacnianie demokracji, wzmacnianie samorządu jest niesłychanie istotne. Także drodzy Państwo, pamiętajcie o wyborach samorządowych, idźcie do nich, pokażcie determinację, a na pewno te najbliższe miesiące pozwolą nam na to, żeby rozmawiać, no, w moim przypadku więcej o Warszawie i to będziemy robili również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.